No ja przede wszystkim czuję się ogromnie zaszczycony, że w tym wydarzeniu takie zaszczytne osoby zgodziły się wziąć udział i to jest niesamowite. Mam trochę tremy, tak? Ale chciałem powiedzieć, że jaki jest motyw przewodni, co chciałem dzisiaj osiągnąć. To Państwo widzieli w temacie tego spotkania. Pytanie jest bardzo mocne i ja nie czuję się w ogóle na mocy, żeby na nie odpowiedzieć. Dlaczego dobry Bóg dopuszcza cierpienie? Nie wiem, czy będziemy w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast, żeby tą dyskusję jakoś poprowadzić wokół tych wątków i żeby ona obudziła pewne myślenie, to zaproponowałem takie 7 tematów węzłowych. Nie wiem, czy wszystkie zdążymy, tak? To pewnie nie zdążymy. Więc możemy niektóre wyskipować, albo ja, które uznam, że są ważniejsze, to pozwolę sobie je wcześniej włączyć w tą rozmowę. I jakby, tak jakbym chciał to zrobić, to tak, żeby zacznij przedstawiciele różnych religii, które dzisiaj tutaj mamy na scenie, odpowiedzieli jakby z wnętrza swojego... oczywiście, że nawet jednej, bardzo mi się to podoba, ale z różnych jakby kątów, tak, czy spojrzeń, kierunków, wypowiedzieli się jak takie poszczególne zagadnienia, które wiążą się z tym głównym tematyką Księgi Hioba, postrzegają. No i może, żeby nie przeciągać za długo, to pierwszy taki temat, który dość kontrowersyjnie nazwałem, no ale taka jest księga, przy czym ja może najpierw przeczytam istotny fragment księgi, a potem to pytanie powtórzę. Więc rzekł wtedy wiekuisty do szatana: otóż wszystko, co do należy, jest w mocy Twojej, wszakże jego samego nie dotykaj. Czyś zwrócił uwagę na sługę mojego Hioba? Albowiem równego nie masz na ziemi, tak nieskazitelnego i prawego, bogobojnego i stroniącego od zła. Trwa on jeszcze w pobożności swojej, a tyś mnie poduszczył, abym go gubił bez przyczyny. Na to odparł szatan wiekuistemu i rzekł: skórę za skórę, a wszystko, co posiada człowiek, oddaje za życie swoje. Wszakże wyciągnij raz rękę twoją, a dotknij kości i ciała jego, a pewnie otwarcie ci się wyrzeknie. Rzekł wtedy wiekuisty do szatana: otóż jest on w mocy twojej, tylko życia jego strzeż. I tak odszedł szatan z przedoblicza wiekuistego i uderzył Hioba ropniem złośliwym od stopy do ciemienia. I pytanie jest takie. Słyszymy, co tu jest napisane, tak? Czy to należy, czy to można uznać, że czasami Bóg spiskuje z diabłem przeciwko człowiekowi? Ja chciałbym powiedzieć, że się nie czuję uprawniony, żeby wyznaczać domowy, także może tak, jakoś, tak w improwizowany sposób. Najstarszy. Pytanie, czy Bóg może spiskować z diabłem przeciwko człowiekowi? W jakim celu? No, nie wiem. Księga to mówi. Chyba, że interpretujemy to nieprawidłowo. Księga mówi, że jest rozmowa aniołów z Bogiem i rozmowa anioła i rozmowa szatana z Bogiem. Tak. Ale czy to jest spisek? Tego już nie wiem i zasadniczo niewiele wiem o szatanie jako takim... niewiele po prostu wiem o szatanie. Niewiele zajmuje się religia szatanem, żydowska. Satan to jest bardziej sposób, to jest anioł, a jako że anioł, więc wypełnia wolę Boga, więc wszystko jest jakby to wolą Boga, co się dzieje. Co oczywiście pociąga za sobą kolejne pytanie, jak to? Tak, w jaki sposób, dlaczego wola Boga jest taka właśnie, co zresztą nad tym samym się opiera, spiskowanie, dlaczego wolą Boga jest zadać cierpienie Hiobowi. I dla tego celu trudno mi się odnieść do pytania spisku, więc przekażę
komuś, żeby wytłumaczył mniej więcej o co chodzi ze spiskiem. I potem ja to pełnię. Jak chodzi o spiskowanie, to my jesteśmy najlepsi, tak? Samo to imię szatan oznacza oszczercę albo oskarżyciela. I on jest tym, który oskarża Joba, którego Bóg chwali. Taka jest scena. Bóg chwali człowieka, który jest sprawiedliwy, który jest bogobojny, który jest pod każdym względem uczciwy, cnotliwy i tak dalej. Natomiast szatan staje przed Bogiem po to, żeby go oskarżyć. Znaczy mnie ta scena w żaden sposób nie gorszy, bo kiedyś gdzieś tam, ja nie jestem żadnym uczonym biblistą, jestem zwykłym księdzem, który czyta Biblię, ale nauczono mnie na wykładach egzegezy, żeby uważnie rozróżniać w Piśmie Świętym, co jest pewną formą artystyczną, co jest pewnym rodzajem literackim, a co jest zamysłem, który w tej formie został wyrażony, i naprawdę zwrócić uwagę na to. Więc zamysł, tak jak ja czytam ten fragment, jest taki. I wydaje mi się, że to jest w ogóle najważniejsze pytanie Księgi Hioba. To jest pytanie o to, czy na ziemi jest choć jeden człowiek, który czci Boga bezinteresownie. Znaczy, szatan w ten sposób takie oszczerstwo w stosunku do Hioba wysuwa przed Bogiem, że on cię nie chrzci bezinteresownie. Czci cię dlatego, że pobłogosławiłeś mu we wszystkim, co robi, jak mu się w życiu udaje, osiągnął wszystko, więc ma powód, żeby cię czcić. Ale gdyby tego wszystkiego nie miał, to by cię nie czcił, będzie cię przeklinał. To jest oszczerstwo. Zresztą widać wyraźnie potem z całej księgi, że to jest oszczerstwo, bo Job nie przeklnie Boga. Więc... Ale to jest pytanie ważne, ono nie jest tylko w księdze Joba. Na przykład myślę, mnie ono bardzo uderzyło w księdze Tobiasza. Stary Tobiasz grzebie zmarłych, dokonuje czynu wielkiego, czynu miłosierdzia. I właśnie przez ten czyn, ponieważ zaciągnął nieczystość, nie może wejść do domu, śpi na zewnątrz, odchody ptasie spadają mu na oczy i on staje się niewidomy. Każdy, kto to czytał, mówi, no jak? No, został ukarany za dobro, które wykonał. Jest ta sama scena, znaczy żona go, może go nie przeklina, ale ustawia się w takim bardzo ostrym dystansie do jego takiej głupiej, naiwnej pobożności. Co masz z tego, że czciłeś Boga? Jeszcze dalej trwasz w tej swojej sprawiedliwości. To jest ogromnie ważne pytanie. Myślę, jakoś kluczowe dla każdego religijnego człowieka. Znaczy, czy nas stać na miłość do Boga, która jest bezinteresowna? Czy to jest taki luksus, na który nie ma się co porywać? To znaczy, czy nasz stosunek do Boga zawsze musi być rodzajem handlu? Ty mi to, ja ci to, ale jak ty mi nie, to ja tobie też nie. Czy to jest rodzaj handlu, czy to jest rodzaj relacji, w której nikt nie robi interesu? No to jest niezwykle ważne pytanie Pisma Świętego i to jest, myślę, ważne pytanie dla każdego religijnego człowieka. Ja jestem leniuchem i zawsze lubię mówić po mądrych ludziach, bo oni najpierw powiedzą wszystko, a ja mogę coś zza węgła dorzucić tylko. A tak sobie myślę, na propos tego spiskowania Boga z Hiobem, że... Przepraszam, Boga z szatanem, czy szatana z Bogiem, że... Żeby odpowiedzieć jakkolwiek na to pytanie, to trzeba się najpierw chyba odnieść do sposobu postrzegania Pisma Świętego, czy jego powstania, czy sposobu, w jaki powstawało. No, Biblię można czytać literalnie, tak? Na tej zasadzie dochodzimy do tego, że w Biblii jest napisane, Boga nie ma.
Boga nie ma, myśli głupiec w sercu swoim. Wycinamy coś z kontekstu, traktujemy bardzo dosłownie. Można ją czytać literalnie, bardziej świadomie, przyjmując, że autorzy biblijni, nie wiem, Mojżesz na przykład usiadł, napisał 5 ksiąg, linijkę po linijce, bierzemy słowo po słowie z tego wszystkiego i traktujemy to tak, jak jest napisane. No ale żyjemy w świecie, w którym Bóg uposażył nas w serca i w umysły. Te umysły służą do badania tego, co wokół nas. No i między innymi badają Pismo Święte pod kątem na przykład elementów tradycji, czy strumieni tradycji literackiej, pod kątem gatunków, jakie występują w Piśmie Świętym. W Księdze Mojżeszowej znajdujemy chyba 5 różnych, w Księgach Mojżeszowych 5 różnych źródeł tradycji. Jeśli chodzi o Księgę Hioba, no to w niej znajdujemy i elementy profetyczne, i elementy poetyckie. Poezja ma to do siebie natomiast, jak to powiedział ksiądz arcybiskup, że trudno jest zawsze brać ją dosłownie, prawda? Nawet wręcz odwrotnie, nie bierzemy jej dosłownie. Jeżeli poezja wymaga od nas literalnego rozumienia, no to nie jest już poezją, tylko prozą. Jeżeli przyjmiemy, że tutaj mamy do czynienia z poezją, to to pytanie o spisek Boga z szatanem, myślę, że jest trochę nie na miejscu. Natomiast jak najbardziej na miejscu jest refleksja nad tym, skąd się wzięło zło w Biblii. Ja sobie dzisiaj oczywiście na ostatnią chwilę czytałem takiego reformowanego teologa, Shirley Guthrie, on się nazywa, z Yale Divinity School, już nie żyjący niestety, profesor teologii, który napisał, że rzecz bardzo oczywistą chyba, że nie wiadomo, skąd się w Biblii wzięło zło. Po prostu nie wiadomo. Ono się pojawia. Bóg stwarza świat i wszystko, co widzi, jest dobre, a potem nagle mamy pierwszych ludzi i szatana, który tam wychynął zza drzewa i jest. Oczywiście szatan, tak jak rabin mówił, no to jest anioł, upadły anioł. W Nowym Testamencie znajdujemy kilka odnośników do jego upadku i upadku jego popleczników. No, z drugiej strony, skoro nie musimy tak bardzo dosłownie brać wszystkiego, no to możemy powiedzieć, że jest taka tendencja egzegetyczna, w której słowo szatan wyprowadza się od słowa, tylko ja aż boję się przy rabinie używać jakichkolwiek hebraizmów, więc od razu bardzo przepraszam. Ja strasznie, ale oczywiście. Dobra. No więc wywodzi się to imię szatan czy satan od słowa szatna, które oznacza prokuratora. Tylko prokuratora nie w dzisiejszym znaczeniu, ale w ówczesnym, takiego funkcjonariusza, właściwie bardziej prowokatora niż oskarżyciela. To dzisiaj prokurator oskarża post factum. Wtedy występował ante factum. Wywoływał rokosz w momencie, kiedy armia królewska mogła go ogarnąć. Podjudzacz. Podjudzacz, tak, podjudzacz. No, prowokator, podjudzacz. I wtedy łatwiej byłoby jakby przy takiej interpretacji zrozumieć, co w ogóle szatan robi w tej scenie, prawda? On jak najbardziej występuje w ramach jakiegoś planu Bożego, tylko że jego rolą nie jest gra z Bogiem na zasadzie przeciwnika na polu tenisowym, na boisku tenisowym. Tak? To nie jest równorzędny partner Boga, który może z nim pogrywać jakkolwiek. Spełnia pewną rolę, tak jak pewną rolę spełniają buty, w których chodzimy. No i wtedy znowu nie mamy do czynienia ze spiskiem Boga z szatanem, czy szatana z Bogiem, tylko mamy do czynienia z pewną sytuacją, która ma. O, i tutaj znowu poezję możemy przełożyć na jakąś formę. Matko, ile ja gadam, przepraszam. Ale już kończę. Na jakąś formę realności. W ten sposób, że zamiast mówić o samym Hiobie, będziemy mówić, że ta księga opowiada o jakimś rodzaju testu wiary, któremu poddany jest cały lud Boży. No, jak zrozumiemy lud Boży, to jest kolejna kwestia. No i wtedy prokurator, prowokator, podjudzacz jest jak najbardziej na miejscu. Znaczy, to wszystko zgoda, tylko nie lud Boży, ponieważ to, co jest, myślę, kluczem do księgi Hioba, to jest to, że on właśnie nie jest z ludu Boga. On jest z ziemi Uz, można się spierać, gdzie ta ziemia, ale on na pewno nie jest z ludu wybranego. I myślę, założenie jest takie, że tym razem chodzi o temat uniwersalny, o człowieka każdego. A niesłychanie piękne jest to, że na końcu Bóg mówi o nim, że mówił o mnie dobrze. On jeden mówił o mnie dobrze, czyli ten, który był spoza ludu Bożego, mówił dobrze o Bogu właściwie.
Przepraszam. I z tym się wiąże kolejny temat. Reakcja człowieka na to. Reakcja człowieka, która przechodzi przy każdym nieszczęściu, przy każdym cierpieniu, fazy rozpaczy, załamania i czasami, tak jak u Hioba, niezłomności. No i też takie dwa fragmenty, które są już znane, tak, nawet z dzisiejszego dnia, ale bardzo istotne. Wtedy powstał Hiob i rozdarł płaszcz swój i ostrzygł głowę swoją, po czym padł na ziemię i ukorzył się. I rzekł, nagim wyszedł z łona matki mojej i nagim tam wrócę. Wiekuisty dał, wiekuisty też zabrał. Błogosławiono niechaj będzie imię wiekuistego. I odezwał się i rzekł, bodajbym zginął, bodajby zginął dzień, którego się urodził i noc, w której mówiono poczęty chłopiec. Czemu nie zmarłem już w łonie matki i nie skonałem, gdym wyszedł z żywota? Cóż ci za pożytek, że mnie ciemiężysz, że porzucasz dzieło rąk twoich, a planom niegodziwych przyświecasz, że poszukujesz winy mojej, a pytasz o grzech mój. Jakkolwiek wiesz, że mnie winny i że nie ma nikogo, kto by z ręki twojej wybawił. I wreszcie fragment, który jest bardzo mocny. I tutaj chciałem powiedzieć, że jest taka ciekawa historia, że generalnie jako ten, kto lubi Cyrkowa, no to uważa, że Cyrkow wszystko przetłumaczył lepiej, ale ten fragment najpierw przeczytam i powiem, kto przetłumaczył chyba lepiej. Pierwsza wersja, Cyrkow. Wszak mnie i tak uśmierci, nie mam już nadziei, ale postępowanie moje pragnąłbym w oblicze mu wykazać. To było w spektaklu też. I to drugie tłumaczenie. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. To jest Biblia Tysiąclecia, tak? Także ten fragment jest tak znaczący. I końcówka tego reakcji człowieka. Już to samo jest mi zbawieniem, że nie może stanąć przed nim obłudnik. No i tu pytanie jest, jak w tradycjach, które, szanowni goście, reprezentujecie, w tradycji jednej z różnych punktów widzenia, mówimy o tej reakcji, tak? O nieszczęścia się dzieją. Chodzą parami, chodzą więcej niż parami, dzieją się, tak? I jak z tą reakcją? I w świetle tej księgi, nie tylko w świetle tej księgi. Dobrze, to kilka, tak sobie pomyślałem teraz, czy dla wszystkich może tu jest, czy dla wszystkich jest jasna konstrukcja w ogóle samej księgi Hioba, która zaczyna się od wprowadzenia, ja nie chcę nikogo urazić, ale nie przeszkodzi, jak przypomnę, tak? Bo nie wiem, czy to spektakl, to nie było jakby odtworzenie... Tak, tam było wiele różnych fragmentów. Wiele wątków, ale to było pogłębienie bardziej. Więc zaczyna się to opisu człowieka, który miał oślice, wielbłądy, woły, siedmiu synów, trzy córki, żonę i wszystkie imprezy, które urządzali jego synowie, to on na drugi dzień składał ofiarę, bo być może tam coś się stało na tych imprezach, jakiś grzech popełnili, więc on w razie czego składał. Więc miał wszystko, wszystko miał poukładane. Miał poukładane w domu, gospodarczo, synów miał, trzy córki. Boga też miał ułożonego elegancko, bo nawet na być może już składał ofiary. I opisywany jest jako cadyk. On był cadyk. Kto to jest cadyk? Cadyk to jest ten, który robi dobre rzeczy, a nie robi złych. To jest definicja cadyka. No, teraz nie będziemy wchodzić w definicję dobra, ale to jest definicja cadyka. Robi dobre rzeczy, dobro, a unika zła. No i na początku świadczy o nim pismo, że jest cadyk. Potem nagle traci to wszystko po kolei i nie przeklina Boga. To jest pierwszy, tak się kończy pierwszy rozdział. Kacha Yaase Iyov Kolayamim. Nie, przepraszam. Bechol zot i mimo wszystko lochata Iyov. Nie zgrzeszył Iyov. Velo natan tifla le Elohim. I nie wyrzucił żadnego złorzeczenia dla Boga. Przyjeżdżają jego
trzech przyjaciół, Elifaz z Tejmanu, Bildad, Szuchi i Cofar Naamati, jest jeszcze jeden, ale na tych głównych trzech, próbują wytłumaczyć, dlaczego mu się to stało. Wskazują, że na pewno jest w nim grzech jakiś. On mówi nie, odpiera, odpycha. Tam są kilka tur, kiedy oni go atakują, mówią, że przecież Bóg jest taki, wszystkim rządzi i tak dalej. Sprawiedliwy, na pewno jest w tobie jakiś grzech. On się broni, mówi, że nie, nie ma żadnego we mnie, nic nie znajduje. No przeklinam się, że nic nie znajduje. Przy okazji jeszcze mówi, że no tak, Bóg jest sprawiedliwy, ale widzę czasami, że złoczyńcy mają się dobrze. No i oni też zdenerwują się na to i mówią, jak ty grzeszysz w ogóle, jak możesz przeklinać, co znaczy, że złoczyńcy mają się dobrze, to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy. I znowu tłumaczą, on znowu odpycha ich. Ten i w końcu oni się poddają, mówią, nie no, Hiob jest cadykiem. Odparł ich wszystkie zarzuty. Nie znaleźli rozwiązania. On się tam z nimi śmiał w ogóle. Często to jest zabawne. W ogóle polecam, bo jest bardzo dobra księga też językowo i zabawna też momentami językowo. Znaczy oczywiście poważny temat i tak dalej, ale... Okej. Okay. I oni przyznają, że on jest cadykiem i wtedy jeszcze jest Elihu dodatkowy, który mówi o tym, że na pewno jest i to jest zresztą traktowany ten fragment jako dowód być może na reinkarnację, że on mówi, że przyśniło się wędrówka grzechów i być może nie ty, ale ktoś inny zgrzeszył, a to cię spotyka ze względu na i tak dalej. I on nie odpowiada to na to w ogóle, Jow, na ten argument, ponieważ to jest argument ze snu, więc w zasadzie on nie ma co do powiedzenia. I wtedy Bóg zadaje mu 50 pytań i Jow rozumie. Spotyka Boga, zadaje mu 50 pytań i tak kończy się księga Jowa, że Jow, znaczy tam jest jeszcze dodatek, ale to jest w zasadzie z mojej perspektywy, czy perspektywy też takiej głównej fabuły treść, najistotniejszy fragment, że on spotyka się z Bogiem i rozumie. Teraz zrozumiem i zrobię szuwę, bo jestem z prochu. Nie pamiętam, jak to jest dokładne tłumaczenie. I to jest konstrukcja mniej więcej... Okuta. Proszę? Okuta chyba to jest takie słowo. Okuta, okuta. I jak Hiob się zachował wobec tego całego nieszczęścia, jest napisane, że nie złorzeczył Bogu. Jonathan Tifla. Nasza tradycja mówi, że Tifla jest bardzo podobne do innego słowa, Tfila, czyli modlitwa. To wszystko, co się stało cadykowi, on nie pomodlił się. I dziwi się nasza tradycja. Jak możliwe, że się nie modlił? Dwie reakcje na to, co spotyka człowieka. Jeden cadyk przyjmuje dekret Boży, ponieważ widzi całość, całe stworzenie Boże, widzi sprawiedliwość jego różnych, jego decyzji i tak dalej. Cadyk jest fanem Boga. On przyjmie każdy sąd. I tu jest problem z tym cadykiem. To jest cadyk pełen. Czyli wszystko ma, wszystko usprawiedliwia, ale brakuje mu tego czegoś, co jest na końcu, czyli dopełnienie całej tej opowieści, spotkanie z Bogiem. Ale powracając, bo nie chcę, nie chcę tutaj bardzo surfować, jak Jow się zachował wobec tego nieszczęścia, jest napisane, że nie złorzeczył Bogu, ale przeklął, zauważymy dwa fragmenty, kiedy przeklął dzień, w którym się urodził, czyli nie bezpośrednio Boga, miał jakieś emocje takie negatywne ewidentnie, ale nie wobec Boga, tylko wobec dnia. I dodatkowo tam jest moment o nadziei jego. Nadziei, że w grobie pokłada swoją nadzieję, w ziemi. Jakby też odnosi jakieś tam uczucia do ziemi. A do Boga jedynie łzawe oko podniósł. Czy coś, nie pamiętam jak tam Tylkow. Spojrzał okiem łzawym na Boga. Jedynie. To jest jego reakcja. Więc nie chcę opisywać na sucho, ale to mówię, że
tradycja mówi, bał się Elohim, Ire Elohim był. On bał się Elohim, Boga, Boga tego, który steruje całym światem. Ale czemu nie jest napisane tam Ire Hashem, Ire Adonai? Czyli boi się Boga, tego, którego spotkał na końcu. Dobra, ja przyjmuję, bo widzę, że już jest coś podgrzałem. Ja bym wrócił do tych trzech tekstów, które Pan przytoczył. Bo one ostatecznie wszystkie trzy ułożyły mi się jak takie źródło do jednego komentarza, który być może jest podsumowaniem jakimś po stronie katolickiej. Bo Pan ciągle pyta o to, jak jest w waszych tradycjach. Znaczy przede wszystkim to, co mówi rabin, jest w mojej tradycji, bo nie może być inaczej. A duża część z tego, co ja mówię, musi być w tradycji pastora. To są dość ciekawe. Dlatego jest taka kolejność. Dlatego, że... Dlatego, że my mamy wspólnych nauczycieli, tak? Na przykład Grzegorz Wielki komentował Hioba, Tomasz Zakwinu komentował Hioba, no to jest ciągle jeszcze wspólna nasza historia. Ale ja sobie pomyślałem o takim szczególnym komentarzu do Hioba, jaki napisał Jan Paweł II w Salvifici Doloris, to jest jedna taka ważna jego encyklika, adhortacja o cierpieniu. Duży fragment jest poświęcony księdze Hioba. I papież tam dochodzi do tych wszystkich pytań, właśnie jak to jest, dlaczego nie stało się tak, dlaczego nie stało się tak, dlaczego nie umarłem, dlaczego nie przyjęła matka, teraz bym sobie leżał spokojnie w Szeolu, wśród tych, co stawiali zamki, pałace i tak dalej, dlaczego się tak nie stało, dlaczego. I puenta Jana Pawła II jest taka, że na tym właśnie specyficznie polega cierpienie człowieka. Czyli, że w tej mierze człowiek specyficznie cierpi, że ma w sobie to pytanie dlaczego. To jest ta scena prawie końcowa przedstawienia, które oglądaliśmy. Znaczy w chwili, kiedy Bóg mówi do Hioba, owszem, zadając mu pytania, ale te pytania mają swoją tezę. Widziałeś, jak urządziłem świat, jak jest sensownie poukładany, jak jest pełen harmonii. Tam są takie bardzo piękne teksty. Jak Państwo sięgniecie do nich, to one Was ucieszą. Taki obraz Boga, który ma kontrolę nad światem, który na przykład trzyma na uwięzi Lewiatana, albo który, no to jest przepiękny tekst, który stworzył konia bojowego. W całej literaturze starożytnej nie ma takiego opisu konia bojowego jak księdze Hioba. Więc Bóg nad tym wszystkim panuje. Ten świat jest taki pełen piękna harmonii. No i myśmy słuchali tego tekstu, a na ścianie mieliśmy obraz bramy wjazdowej do Birkenau. I to jest cierpienie. To znaczy cierpienie przychodzi wtedy, kiedy ja w ogóle już przestaję cokolwiek rozumieć. Człowiek cierpi wtedy, kiedy jest chory. Człowiek cierpi wtedy, kiedy straci majątek, na pewno. Ale specyficznie właśnie człowiek cierpi, ponieważ nie rozumie, ponieważ ma w sobie bunt, zadaje sobie pytania i nie ma odpowiedzi. Hiob też nie ma odpowiedzi. Hiob raczej wyczuwa, kim Bóg nie jest. Znaczy Hiob wie, że przyjaciele opowiadają bzdury. Bo przyjaciele mają rozumienie Boga takie, zresztą w kazaniach nie brakuje, nie? Poszedł chłop w niedzielę orać, no to mu Pan Bóg stodołę swajcył piorunem. No bo jest grzech, jest egzekucja i tyle. No, jest oczywiste. I to jest to, co się, na co w Hiobie wszystko się burzy. On wie, że Bóg nie jest taki. Nie? Bóg nie jest taki. To, co się dzieje, to nie jest kara. Bóg w ten sposób nie postępuje. To jest duża część odpowiedzi. Wiedzieć, które odpowiedzi są fałszywe, to jest duża część odpowiedzi.
Ale to nie jest tak, że w Hiobie dostajemy odpowiedź pozytywną na każde pytanie. Raczej zostają zweryfikowane, albo jak ktoś sfalsyfikowane, złe odpowiedzi, niewłaściwe odpowiedzi, te zostają przekreślone. Nie? I Bóg tyle mówi o Hiobie, on ma rację, to co mówi na mój temat jest prawdziwe. Czyli prawdziwe jest to, że tam ci kłamią, tam ci źle opowiadali. Mówiliście o mnie źle. No, ale gdy chodzi o te trzy teksty, to chciałem właśnie pokazać, że jednak tej interpretacji Jana Pawła, on się zmagał z Hiobem całe życie. To jest, miał 20 lat, pisał dramat pod tytułem Hiob. I to była księga, która mu przez całe życie towarzyszyła. I w jakiejś mierze on zbiera to, co w tradycji chrześcijańskiej powiedziała. To te teksty trzy przytoczone mówią, aha, człowiek cierpi specyficznie, właśnie dlatego, że nie rozumie, ma pytania, na które nie znajduje odpowiedzi. I może jeszcze tylko jedna króciutka rzecz, to nie jest kwestia różnych tłumaczeń, że Cyrkow inaczej przetłumaczył ten tekst, a Biblia Tysiąclecia inaczej tłumaczy. To jest kwestia tego, że sama Księga Hioba ma cały szereg rozmaitych wariantów i różnych redakcji. Na przykład tekst hebrajski na pewno się różni od tekstu Septuaginty w wielu miejscach. I potem jest pytanie, za kim ostatecznie idzie też tłumacz. Tłumaczyć Księgę Hioba to znaczy zdecydować się na któryś wariant. I stąd to nie jest tylko kwestia tego, kto jak przetłumaczył, tylko jeszcze który wariant tekstu został wybrany. To ja tak od końca zacznę. Powiedziałeś po filmie, że... przepraszam, po przedstawieniu. Myślę o tym filmie z wjazdu do obozu koncentracyjnego, że Cyrkow to jest pierwsze tłumaczenie z języka oryginalnego na polski. Pierwszym, o ile pamiętam, była Biblia Brzeska XVI-wieczna. Okay. Natomiast... A to było z hebrajskiego? Tak, z oryginalnych języków, z hebrajskiego i greki. Ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast to pytanie dlaczego? Faktycznie ono jest takie również bardzo bliskie mojemu reformowanemu sercu. Pytamy się tak odruchowo, dlaczego Bóg pozwala na istnienie zła na świecie na przykład? Dlaczego pozwala na to, żebym ja chorował i umarł? Dlaczego moi bliscy odchodzą? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, może poza kilkoma obocznościami. Po pierwsze, Bóg stwarza świat, który jest dobry, nie stwarza w nim zła. Po drugie, zło do tego świata, oczywiście trzymamy się narracji biblijnej, jeżeli oprzemy się na innych religiach, na innych filozofiach, no to odpowiedzi będą pewnie inne. Po drugie, zło pojawia się wtedy, kiedy człowiek upada i to człowiek jest jego nosicielem. No i to jest też częściowo odpowiedź na to, na te dramaty Hioba. To wszystko, co dzieje się wokół nas, nie musi pochodzić z ręki Boga, żeby się działo. Często my sami mamy wystarczająco silne ręce niosące zło. Ten film pokazujący bramę obozu koncentracyjnego nie pokazuje dzieła Boga, pokazuje dzieło człowieka przeciw człowiekowi. Dlatego przypomniałem sobie taki film i książkę zresztą, Sąd nad Bogiem. Który też zajmuje się tym problemem. Jak Bóg może dopuścić, żeby coś takiego się działo człowiekowi? No, można tak pytać, ale to człowiek czyni człowiekowi to zło. Można pytać, czemu Bóg nie przeszkadza tym ludziom. I to już chyba bardziej byłoby na temat. To tutaj przypominam sobie, tylko nie pamiętam już, czyje zdanie, według którego to Bóg kocha tak człowieka, że ta jego miłość, bo istotą Bożego stworzenia nie jest zło, tylko miłość. Bóg stwarza świat i go kocha. Bóg stwarza świat, żeby stworzyć w nim miłość. Więc ta miłość Boża tak obezwładnia Stwórcę, że zapobiega jego wkroczeniu w zło. No poza tym pamiętajmy, że myślę, żydowskiego i z chrześcijańskiego punktu widzenia ta platforma realizacji dramatu pod tytułem Życie, na której się teraz znajdujemy, nie jest ostatecznym finiszem. Ona jest czymś, co prowadzi do tego finiszu. Więc też cały dramat rozgrywa się nie tylko tutaj, teraz i przez to, co się dokonuje wokół nas. Ale oczywiście jako człowiek sam doświadczam takich
chwil, no nie wiem, słabości albo człowieczeństwa, w których zadaję, no może nie zadaję pytanie, dlaczego Bóg mi to robi, ale w których się wkurzam na Boga. No ale na tej samej zasadzie jakoś nie zauważyłem, żeby i w Starym, i w Nowym Testamencie Bóg wymagał od człowieka niewolniczego posłuszeństwa. Nie zabrania mu pytać, nie zabrania mu się spierać. Oczekuje od niego zaufania, a to jest coś zupełnie, zupełnie innego. Nie przestaje mu ufać, mimo tego, że często mnie wkurza, a w innych momentach go kocham. O, to tak a propos dlaczego. To tak, już na pewno nie zdążymy tych wszystkich moich pytań, to tutaj mam takie fragmenty, które wynotowałem, które są bardzo na temat tego, co mówiliście, więc przede wszystkim to odniesienie, więc rzeczywiście uratowany, ktoś to przeżył, poświęcił Elie Wiesel, napisał książkę w 1979 roku, The Trial of God, tak? Sąd nad Bogiem, i tam w tej książce jest sąd rabinów nad Bogiem, poświęcimy. Jak to możliwe, że tak zaszło. W tym samym duchu trzeba przypomnieć słowa Benedykta XVI. W miejscu takim jak to brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce woła do Boga. Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś? No i ostatni z tych cytatów w tym temacie, kardynał Jean-Marie Aaron Stiger, który napisał: zagłada jest wyzwaniem nie dla człowieczeństwa, ale dla istoty wiary, bo była próbą pośredniego zabójstwa i zaciemnienia obrazu Boga, gdyż zabijano jego świadków. Ja tu miałem takie odrębne pytanie, ale mówię, to tak się ciekawie rozwija rozmowa, że myśmy mogli do północy nad nimi siedzieć, więc ja przeskoczę do takich dwóch wątków, które strasznie mnie ciekawi, jakie macie, kochani goście, opinie. Pierwsza, z góry powiem, jest na pewno kontrowersyjna, ale może nawet lepiej, tak? Otóż to jest myśl Karla Gustawa Junga. Też mam tu cytaty, tak? Ale te cytaty w zasadzie powtórzyłyby to, co już tutaj mówiliśmy. Te cytaty, które miałem, były właśnie z tej mowy Boga, tak? Z tych 50 pytań czy też eksklamacji. Ale może jakby od razu przytoczę trzy króciutkie fragmenty Junga. Tu trzeba powiedzieć, że Carl Gustav Jung, wybitny psycholog, filozof, no miał tak nieprawdopodobną, jeśli mogę tak powiedzieć, pozytywną obsesję na temat Księgi Hioba, że napisał całą odpowiedź Hiobowi. I to jest jedna z najbardziej niezwykłych książek, chyba tak w mojej przygodzie z Księgą Hioba, do czasu Pawła Śpiewaka, Wieczny Hiob. Polecam wszystkim, jest niesamowita książka. Ten Jung mówi tak: zjawisko tego rodzaju zauważamy w zdumiewającej zmianie, jaka pojawia się w postępowaniu Jahwe po epizodzie z Hiobem. Nie można oczywiście wątpić w to, że Jahwe zrazu nie uświadomił sobie moralnej klęski, jaką poniósł w spotkaniu z Hiobem. Parę linijek dalej jest tak. Zwycięstwo człowieka, istoty słabszej i poddanej gwałtowi, nie ulega żadnej wątpliwości. Hiob wzniósł się na wyższy poziom moralny od poziomu Jahwe. Pod tym względem stworzenie przewyższyło Stwórcę. Zaznaczam, Carl Gustav Jung, tak? Nie Hiob i nie Mirek. I ostatni fragment, chyba najbardziej niesamowity. Mam na myśli pełen zwątpienia okrzyk Chrystusa, który wydał, wisząc na krzyżu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? W tym momencie jego ludzka istota osiąga bowiem boskość. W momencie, w którym Bóg przeżywa śmierć człowieka i sam doświadcza tego, co kazał znieść swemu wiernemu słudze Hiobowi. W tym momencie Hiobowi zostaje dana odpowiedź i jak widać, ta wzniosła chwila jest równie boska, co ludzka, równie eschatologiczna, co psychologiczna. Herezja? Tak, ja przepraszam, bo za późno. Tak, masz rację. Mój komputer filtruje. Nie, ja przepraszam. Ten trzeci dodałem później, bo zapomniałem. Także nikt nie dostał, sorry. Ale to nie było intencjonalne, to była moja pomyłka. Dobrze, przewyższył Stwórcę. Dlatego może się znalazł, ta opowieść znalazła się w kanonie. Ponieważ Hiob przewinął. Znaczy nie, od razu mówię, nie do końca rozumiem, do czego on się odnosi, też kontekst, bo to wyrwane jest dosyć i trudno się odnieść do tego w mojej. No bo jak mam się odnieść?
Powiedział, że nie, to znaczy chciałbym obronić tego, że tak, faktycznie jest coś w tym, że Hiob przewyższył Stwórcę, właśnie dlatego została ta księga w kanonie, że ciągle się uczymy o niej, że ciągle to spotkanie z Bogiem, ale... Czy to prawda, że rabini mieli wątpliwości co do umieszczenia księgi Hioba w kanonie, że były na ten temat? Nie, rabini tego generalnie nie robili, robił to Sanhedryn, święte zgromadzenie, ale oni mieli wątpliwość co do wszystkiego zasadniczo, bo tam było mnóstwo tych ksiąg różnych, tam było strasznie dużo proroków. Więc akurat Hiob jest na tyle uniwersalny, że no, trudno się dziwić, że się znalazł. Ale jeśli mógłbym odnieść się, ponieważ tu poszliśmy mocno w teorię i mocno w filozofię, chciałbym wrócić jeszcze do korzeni tej księgi, jakim jest pytanie zasadnicze, którym się zajmujemy, tzadik veralo, czyli sprawiedliwy człowiek i źle mu się wiedzie i coś mu się spotyka go, coś strasznego. No bo to jest koniec końców, co nas szokuje, że Hiob był tzadykiem, był dobry, jest napisane o nim dobry, a spotyka go takie nieszczęście. Więc gdzie jest obrona w ogóle i przed czym? To jest tam, gdzie niegdzie jeszcze pojawia się inne pytanie, też ciekawe. Rasha vetovlo, czyli złoczyńca i mu dobrze. No, bo to jest pytanie, które bardziej jest kontrowersyjne. To, że sprawiedliwemu człowiekowi wiedzie się dobrze, czy że złoczyńcy wiedzie się, znaczy źle, czy że złoczyńcy wiedzie się dobrze. Co jest dobrze? To jest pytanie, ale to jest zasadnicze, czemu dzieje się tzadykowi źle. I teraz jak my to czytamy mniej więcej i całą tą konwersację Boga z szatanem, tam jest, Bóg pyta w ogóle szatana me'ain tavo. Czyli me'ain, ain to jest też po hebrajsku pustka, nicość. Ten pierwszy fragment Hioba, księgi Hioba, kiedy przedstawiany jest, widzimy, że jest, wrażenie odnosimy, że ma wszystko, jest pełen, przepych, przelewa się wszystko. Wszystko, nic mu nie brakuje, wszystko jest poukładane. Teraz, ale szatan mówi, no tak, nie dziwne, że on jest taki cadyk, jak ty mu nie szczędziłeś niczego. Okryłeś go tak bardzo ochroną, że on nawet cię nie może spotkać. I mówi tradycja, że szatan jest hasydem, uczniem i wyznawcą Abrahama, który był cadyk mithalech, czyli Abraham był cadykiem, który chodził po ziemi. A Job był cadykiem male, czyli pełnym. Ale cadyk pełny cadyk może zgrzeszyć, ponieważ wiemy z kolei z tradycji, że nie ma cadyka na ziemi, który by nie zgrzeszył. W jaki sposób cadyk, czyli ktoś z definicji dobry, może zgrzeszyć? Na dwa sposoby. Po pierwsze, grzeszy wobec tego, co mógłby zrobić lepiej. No bo robimy coś dobrego, ale przecież wiemy z historii, że zawsze można było jeszcze lepiej. To grzeszy wobec tego, co jest lepiej. Z drugiej strony grzeszy też wobec tych, którzy nie są na jego poziomie, ponieważ przywołuje oskarżyciela. Tak jak z historii z Lotem. Sodoma i Gomora była, dopóki Lot nie przyszedł. Lot przywołał skargę i Sodoma i Gomora została zniszczona. Tak samo jak jest towarzystwo o na pewnym poziomie, przychodzi ktoś na innym poziomie i widzimy różnicę. Przepraszam, tak gestykuluję. Więc widzimy, że Hiob jest tym cadykiem pełnym, który z kolei szatan mu zarzuca, że nie spotyka ciebie w ogóle. Więc co zrobi? Zrób mu dziurę w tej całej skorupie i niech ciebie spotka. To jest wola. To znaczy, że Hiob był cadykiem, ale brakowało mu czego? Bo nie zgrzeszył, bo nie można próżno szukać grzechu. Próżno szukać Hioba grzechu.
Bo na końcu mówi, on był cadykiem. I też Bóg się złości na jego przyjaciół, mówią, źle mówiliście. W ogóle jesteście zagrożeni teraz, tak jak im Hiob powiedział. Pamiętajcie, że jak mówicie mi i nie rozumiecie mojej sytuacji i mówicie mi, że jest we mnie grzech, to wiedzcie, że z mojej perspektywy was to samo spotka, bo widzę, jak mało rozumiecie. No i Bóg faktycznie potem mówi, idźcie do Hioba, niech on się za wami pomodli, żebym was nie spotkało to samo. Czyli Hiob nie zgrzeszył, więc czemu mimo wszystko spotykał całe cierpienie? I tu tradycja mówi, że Hiob był cadykiem, ale brakowało mu czegoś w tożsamości. Brakowało mi właśnie stąd tego, skąd pochodził szatan, czyli braku. Braku, co jest częścią tego świata. I żeby cadyk był cadykiem, on musi umieć spotykać się z tym. Dlatego ta księga jest o dopełnieniu cadyka z naszej perspektywy, a nie o znęcaniu się nad człowiekiem przez Boga. To znaczy, on był, wszystko miał poukładane, elegancko. Krowy poświęcał, bo być może zgrzeszyli jego synowie. A zadaję pytanie, czy nie było głodu na świecie w tym całym czasie? Czy sieroty, wdowy nie głodowali, a on składał na być może? To on był oderwany od tej rzeczywistości, nie wiedział, jaki jest świat, więc spotyka go uderzenie ze świata. Przychodzą i mu kradną te wszystkie krowy. Potem cios za ciosem. On był cadykiem pełnym, wszystko miał. No jak nie spotkał... Więc jako dopełnienie właśnie przychodzi szatan. Meain tavo. Znikąd przychodzisz i ty dopełniasz. Ponieważ spotkanie i co uczymy się jeszcze? Że wszystkie te tłumaczenia tych przyjaciół są dobre. Bo mówi nawet Maimonides o tym, co Elifaz mówił. Czyli o tym, że nikogo nie spotyka krzywda bez przyczyny. Na pewno masz grzech, w każdym jest grzech i tak dalej. To prawda. Maimonides mówi to samo, nasza Tora mówi. To jest prawda. Więc co jest nie tak? To, że uczymy się, że takie tłumaczenia są dla tego, który obserwuje cierpienie z Bogu. I nie rozumie, o Boże, skąd takie cierpienie? Czemu ten człowiek tak cierpi? Ale dla cierpiącego to nie jest stworzone, te wszystkie tłumaczenia. Jak boli, to boli. Uczymy się też tego z Talmudu, z innego księgi, kiedy robi rabbi Jochanan, który był też takim Hiobem naszym, który stracił wszystkich synów, i przychodzą do niego rabini w odwiedziny i mówią, o, masz cierpienia, to jest dobrze, bo cadyk mnoży cierpienia, to znaczy, że robi coś, czego jeszcze nic nie ma, więc w przyszłym świecie będzie miał nagrodę. A rabbi Jochanan, cadyk, mówi, nie chcę ich i ich nagrody. Rezygnuję z cierpienia. Dziękuję. Więc stąd się uczymy, że jak boli, to boli. A reszta to jest tylko opowieść wokół, co nam pozwala zrozumieć to. A Hiob miał swoje objawienie. On spotkał Boga, czyli wiemy, że te wszystkie tłumaczenia nie były dla Hioba. I dla Hioba było odpychać wszystkie te tłumaczenia. Nic go nie zaspokajało, dopóki nie spotkał się z Bogiem. Wtedy zrozumiał. Właściwie ukształtowaliśmy pewną tradycję. Ja chcę wrócić do tych trzech tekstów Junga. Dwóch pierwszych nie nazwałbym bluźnierstwem, natomiast nazwałbym pokusą, która być może właśnie jest wpisana w Księgę Hioba. Natomiast trzeci tekst oczywiście jest chrześcijańskim. Trudno powiedzieć epilogiem, ale może także jest jednak próbą odpowiedzi chrześcijańskiej odpowiedzi na Księgę Hioba. Ale najpierw o tych dwóch pierwszych. Mianowicie kiedyś ksiądz Tischner powiedział tak, że człowiek, który ma poczucie, że jest lepszy od swojego Boga, jest na prostej drodze do niewiary. To jest moment, w którym zaczynam być niewierzący, kiedy mam poczucie, że ja bym urządził świat lepiej niż Bóg. I to się kryje też w tych dwóch pytaniach, zwłaszcza jak one są zadawane z takim bez otwartości i bez tego, co
jest w tym najpiękniejszym tekście dla mnie. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam, to myślę, że to jest w ogóle najpiękniejsze zdanie Księgi Hioba, ale to nie może być tak. Ja bym tak nie zrobił, że sprawiedliwi cierpią i ja bym tak nie zrobił, że złoczyńcy mają szczęście. Ja bym ten świat ułożył inaczej. Znaczy, Bóg go nie ułożył dobrze do końca. Ja mam poczucie, że jestem od Niego lepszy. To jest początek niewiary. Człowiek, który się czuje lepszy od swojego Boga, ma, myślę, wszedł na bardzo niebezpieczną drogę. Więc ja nie mówię, że to jest bluźnierstwo. Znaczy, nie w tym kluczu, ale to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast ten trzeci tekst Junga mówi mniej więcej to, co tradycja chrześcijańska bardzo mocno podkreśla przy interpretacji Hioba. Znaczy, my mamy przekonanie, że odpowiedzią na pytania Hioba jest Jezus Chrystus. Jak rabin mówi o tym, że nie ma cadyka w takim sensie, że człowieka, który jest zawsze dobry, no to my mówimy, tak jest, taki jeden się zdarzył. I to był Jezus Chrystus, tak? Cały sprawiedliwy. I teraz ten cały sprawiedliwy został dotknięty złem. Nie tylko został dotknięty, tylko sam je przyjął. Musielibyśmy wejść już w taką głębszą interpretację Ewangelii, ale też Jezus nie daje nam odpowiedzi na pytanie, skąd cierpienie, ewentualnie daje pytanie na odpowiedź, czy mogę coś z tym zrobić. Jak byłem w seminarium, pytałem o cierpienie jednego z naszych profesorów, który był uczył nas psychologii, ale ewidentnie był człowiekiem gdzieś tam zafascynowanym stosunkiem naszym właściwym, niewłaściwym, postawami ludzkimi wobec śmierci, więc jego ten Hiob też gdzieś tam bardzo interesował. I no to było 40 lat temu, jak go spytałem o Księgę Hioba i on mówi, wiesz, w języku polskim jest słowo dlaczego, ale jest też, możesz je rozbić na dwa i wtedy stawiasz pytanie dlaczego. Tak? Czyli nie ma odpowiedzi na pytanie dlaczego, jak to jest, że sprawiedliwy cierpi. Nie ma odpowiedzi na pytanie dlaczego on cierpi. Już zwłaszcza jeśli chcemy pokazać jeszcze palcem, on właśnie, dlaczego on cierpi. Natomiast być może jest odpowiedź na pytanie dlaczego, to znaczy czy ja coś mogę z tym zrobić, co się dzieje. No, a do tego, co powiedział rabin Dawid, z jednej strony miałem bardzo mieszane uczucia, z jednej strony bardzo mi się spodobała ta interpretacja, że Hiob stał się innym cadykiem po drodze, to znaczy doświadczył coś, o czym nie miał bladego pojęcia, kiedy o nim księga zaczyna opowiadać. Tak? Znaczy, jego sprawiedliwość na końcu jest inną niż ta, która była na początku tej księgi, ale gdzieś to bardzo jest piękne pewnie i wciągające. Ale we mnie właśnie tak wtedy pobrzmiewał taki tekst znany. Przepraszam, że tyle odciśnę, że on też się musiał zmierzyć z chorobą, z cierpieniem, z bólem. I jest takie sławne jego jednozdaniowy list do Jarosława Gowina. Się znali dość blisko. Gowin był jednym z jego uczniów i przez lata był redaktorem naczelnym miesięcznika Znak. I Tischner napisał Gowinowi tak. Nie uszlachetnia. Wszyscy czujemy, że to jest napisane ze środka dramatu osobistego. Nie chodzi o to, że Tischner umierał na raka. Kompletnie nie o to idzie. Państwo są w różnym wieku, niektórzy go słyszeli. Słuchać Tischnera znaczyło zupełnie co innego niż czytać jego teksty. Ponieważ najważniejsze było to, w jaki sposób on mówił. A jego choroba spowodowała, że musiał mieć wycięte wszystkie te narządy. I
I on przestał mówić, nie mógł mówić. Ja miałem takie spotkania z nim, kiedy on pisał w takim zeszycie 16-kartkowym, pisał pytania albo pisał odpowiedzi. Samo to spotkanie było w sobie straszne, czyli każde ważne, ale... I w którymś momencie Tischner, jak już wiedział, że idzie na operację, po której nie będzie mógł mówić, powiedział wtedy do pomocniczego biskupa w Krakowie, który był dzisiejszy kardynał Nycz, że jeśli Pan Bóg chce tylko tyle ode mnie, to okej. Znaczy, jego pytanie nie było to, czy umrze, tylko czy będzie mówił. Czy będzie mógł przepowiadać, czy będzie mógł głosić. To było jego pytanie. Nie? On miał się z czym zmagać. I w samym środku tego zmagania, to jedno z nie uszlachetnia. I on nie stawia żadnej tezy, on tylko mówi o sobie. Znaczy, on nie przeżył tej całej choroby w tym kluczu, żeby się stał innym cadykiem. To znaczy, być może ludzie, którzy patrzyli na niego, powiedzieliby dokładnie to samo, co rabin powiedział o Hiobie, że to, w jaki sposób on odchodził, wielu jego krytykom zamknęło usta. Znaczy, zobaczyli jeszcze taką jego twarz. Ja nie wiem, czy Tischner bez tej choroby napisał tę książkę o miłosierdziu Bożym. Genialną, nie jedną z najpiękniejszych książek o miłosierdziu Bożym. Sam pomysł, żeby porównywać świętą Faustynę z Freudem i z Robespierrem, to dość szalony, nie? To był moment, ci, którzy patrzyli na niego z zewnątrz, mieli takie poczucie, że objawia się jeszcze taka jego twarz, której nigdy wcześniej nie widzieli. I taki wymiar tej jego sprawiedliwości, której nigdy wcześniej nie widzieli, ale on sam ze środka tego doświadczenia pisał nie uszlachetnia. To w sumie to może doszliśmy do tego samego, tylko naokoło trochę. Aha. Tak. A pastor słucha. Pastor myśli, co ja tu jeszcze mogę dodać do tego. Zacznę od tego, że sobie teraz siedziałem i słuchałem właśnie tych mądrych rzeczy i pomyślałem, że najlepszym dowodem na to, że możemy mieć rację, nazywając Jezusa z Nazaretu rabinem, cadykiem pełnym, jest to jego wołanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił, w którym poznaje jednak zło, czy pustkę. Czy miejsce, jak mówi Karol Barth, nie ma zła, jest miejsce, gdzie nie ma dobra. Ale Jung, to jest, przyznam się, do dwóch rzeczy się przyznam. Po pierwsze, nie czytałem odpowiedzi Hiobowi, czytałem parę tekstów o odpowiedzi. Po drugie, psychologia tego okresu nigdy nie była moim konikiem, delikatnie mówiąc. Nie cierpiałem jej po prostu. Ale sama teza o moralnej wyższości Boga, która jest udowodniona przez Księgę Hioba, człowieka, przepraszam, nad Bogiem, która jest udowodniona przez Księgę Hioba, wydaje mi się dość karkołomna, na przykład w porównaniu, tylko ja mówię teraz jak ewangelik reformowany, tak? Zróbmy taką konstrukcję. Z mojego punktu widzenia, co jest największą winą Hioba w całym tym układzie zdarzeń, które się wydarzają w Księdze Hioba? On faktycznie nie robi niczego takiego, jak nie wiem, podejście do kogoś i uderzenie go w twarz. Nie kradnie niczego, nie zabija nikogo, no nikomu nic nie jest winien. Super gość. Tylko cały czas grzeszy pychą. Grzeszy pychą przekonania o tym, że wie, co Bóg powinien zrobić. Oczywiście to jest bolesne, jeżeli pomyślimy sobie, że facet stracił 7 synów, 3 córki, te wielbłądy, krowy, owce, oślice, nieprzebrane stada, domy, majątek, wszystko stracił, tak? A na koniec jeszcze dotknęły go te wrzody, które tak były bolesne, że skorupą je zdrapywał. To jest tragiczne. To jest eufemizm tragiczny. To jest niewyobrażalne. Niewyobrażalny ból. Ale w tym całym bólu on zdaje się przynajmniej mnie lepiej od Boga wiedzieć, jak rzeczy powinny się rozgrywać. I dopiero kiedyś tam, po tych wszystkich rozmowach, kiedy mówi, no teraz się spotkałem, to wiem. Prom
problem polega na tym, co Jezus mówi Tomaszowi. Błogosławiony, który nie widział, a uwierzył. Tak? Hiob miał wierzyć. Ja nie wiem, jakby to się rozegrało. Może ten prowokator, podjudzacz nie musiałby w ogóle działać. Gdyby Hiob nie musiał, nie wiedział lepiej od Boga, jak to wszystko ma wyglądać. Więc nie wiem, nie odczuwam tego, tych fragmentów z Junga jako dowodu przekonującego mnie. Ale ja to specjalnie. Co by się stało, gdyby Hiob uwierzył od razu? No właśnie. Nic by się nie stało. Nie spotkałby Boga. Albo nie byłoby księgi Hioba. No właśnie, czyli nie byłoby nas. Słuchajcie, kochani i wszyscy, to jest tak, że tak się ta rozmowa potoczyła, że trzech tematów w ogóle nie dotkniemy teraz, przynajmniej tak jak ja sobie je zaplanowałem, chociaż dotknęliśmy je wszystkie tak, jak sobie ich nie zaplanowałem. Tak? Także, czyli było ok. Ja powiem tylko tak, że miałem jeszcze taką ochotę, byśmy pogadali o tych właśnie przyjaciołach Hioba jeszcze mocniej i ich niezbyt prostych odpowiedziach. Potem miałem taki temat poznanie prawdy twarzą twarz, to jest ten właśnie moment, który wspominaliście, tak? Gdzie teraz ujrzało cię oko moje, przeto odwołuję, pokutuję w pyle i prochu, tak? Też mieliśmy to spektrum. Ja bardzo, bo jak się słyszy coś niedobrego, to się błogosławi Dajana Emet, czyli sędzia prawdy. I to jest przyjęcie tego trudnego, tej wiadomości, ale jednocześnie pocieszenie. Gdzie jest pocieszenie? Dajan, sędzia, emet, ale prawdziwy, przynajmniej prawda. Poznaliśmy prawdę. I znakomite. I jeszcze jeden temat, przepraszam, że tak jakby trochę odchodzę od tego, co powiedziałeś. Jeszcze miałem temat współcześnie Hiobowie zagłada i tutaj chciałem nawet zadać pytanie, ale naprawdę go nie zadam, tylko powiem, jakie może dlatego, żeby warto było się... Ale zawsze, tak, oczywiście, jest taki nawet punkt tutaj. To pytanie było teologię zagłady we współczesnym judaizmie i czy to prawda, że niektórzy ultraortodoksyjni rabini uważają... Tak, uważają, że Holokaust był zasłużony. Ja muszę przyznać, że to umieściłem tutaj dlatego, że ja miałem osobiste spotkanie z bardzo religijną, żydowską rodziną, którzy są moimi wielkimi przyjaciółmi w Izraelu i to usłyszałem, tak, że Holokaust to jest tak naprawdę wina, i to wiesz, to wina tych Żydów polskich, tak, i tego Cylkowa był reformowany, więc innymi. Oczywiście to już było trochę tak nie do końca powiedział, tak, ale tak to brzmiało, tak, ale ja naprawdę chciałem powiedzieć, że jest jeszcze taki jeden temat, którego nie mogę zostawić i pozwólcie, że może byśmy kiedyś jakąś formułę wymyślili inną, żeby można było dalej dyskutować o tym temat. Może przy okazji tego, co wiem, co dzięki księdzu biskupowi i tobie się dzieje w Łodzi, tak? Czyli szkoła biblijna, tak? Być może. Ale ten temat, który nie mogę sobie darować. Czy możliwe było drugie szczęście Hioba? Ja muszę przyznać, że jak czytałem pierwszy raz, jak przepisywałem tę księgę, to był najbardziej szokujący. I powiedziałem tak, no Holy Grail to jest Hollywood, tak? To jest happy end hollywoodzki, tak? Come on. Ale myślałem, że tylko moje takie wrażenie. Po czym właśnie jak tam gdzieś byłem w tych Stanach, kupiłem Artura Szyka ilustrację do Hioba. Mam to. Słuchajcie, jest niesamowite i wydaje mi się, że Artur Szyk tak interpretował to zakończenie po jego rysunku, tak? Który był. No i później było to w spektaklu, to wyplucie tej krwi, to coś mi powiedziało, że to nie zawsze, że to prawdopodobnie nie jest możliwe. I nadal się z tym borykamy, ale to nic się nie wyjaśniało, dopóki nie przeczytałem wiersza Anny Kamińskiej, matki Pawła Śpiewaka. Pozwólcie, że przeczytam, bo to jest niesamowite. Chciałbym, abyście, drodzy goście, powiedzieli, jak waszym zdaniem też to drugie szczęście wygląda. To brzmi tak. Nie umarł Hiob, nie rzucił się pod pociąg, nie zdech za drutami, nie wywiał go komin, rozpacz nie dobiła. Dźwignął się ze wszystkiego, z nędzy, brudu, świeżby samotności. Ileż bardziej prawdziwy byłby Hiob umarły, jeszcze po śmierci Bogu, bólu pięściami grużący. Lecz Hiob ocalał, obmył ciało z krwi, potów, wrzodów i legł we własnym odzyskanym domu. Lecz Hiob szczęśliwy nie miał siły być szczęśliwy. Bał się, że w którym szczęściem zdradza szczęście.
bał się, że wtórym życiem zdradza życie. Nie lepiej by ci było, Hiobie, gnić w utraconym raju z umarłymi, niż teraz czekać na ich nocne nawiedziny. No i pytanie jest takie, co to jest to drugie szczęście Hioba? Myśmy trochę do tego dotknęli już tutaj dzisiaj, ale tak otwarcie, o co tu chodzi? Z tą nową rodziną, z tymi wszystkimi atrybutami materialności, z tym sytym życiem. Okej, to znaczy w księdze, no to sam Hiob mówi, że on się bał generalnie takich rzeczy zawsze, że się to stanie. Więc to szczęście jego, nie wiem, czy on był szczęśliwy, on był cadykiem, ale nie wiem, czy był szczęśliwy, biegał z tymi krowami i składał, bo być może synowie, to nie wiem, czy to jest szczęście, on był cadykiem. Natomiast tu jest jakby update, że jest Hiob jeszcze gorszy. Ten, który właśnie żyje z tą stratą. I że... Nie, no w tym wierszu jest próba powiedzenia może tak, bo akurat też muszę przyznać, że to do tego, żeby to włożyć, natchnął mnie syn tej pani, tak, czyli Paweł Śpiewak, z którym rozmawiałem o tym temat i to publicznie, w Słupsku, jak był na po tym spektaklu też na tym. I on powiedział, słuchaj, jak chcesz rozumieć drugie szczęście Hioba, to przeczytaj wiersz mojej matki. No i ta myśl, którą dodał do tego, to była taka, że to drugie szczęście to była walka. Mhm. To był ciąg dalszy tej walki o człowieczeństwo. To być może to się dopełnia, że gdzieś... Tylko, że ja tutaj udzielam odpowiedzi, której chciałem udzielać, a gdzieś to powiedziałem, że was zapytam. Gdzieś więc... ta walka musi się toczyć. No, ja mówiłem o walce, o tej, co Hiob mówi, że on walkę miał, jak to wszystko posiadał. I był z tym, bał się, że ich straci. Natomiast tu jest o walce, tej odbudowaniu. Po tym, jak już się straci, odbudowanie, że się... strach, że co, że się straci jeszcze raz? Czy poczucie niesprawiedliwości, że ja żyję, czy to jest odniesienie do tego, do tych, którzy przeżyli i mają poczucie trochę tak niesprawiedliwości, jak Shoah, nie? Więc to są trochę kilka wątków. I tak jak mówię, na gruncie tej księgi to jest ta odpowiedź, że on sam mówił, że się bało, to więc nie wiem, czy był szczęśliwy Hiob. Ja nie powiem nic w imieniu tradycji, powiem coś, co mówię czasem, jeśli już coś muszę powiedzieć ludziom, którzy na przykład stracili kogoś bliskiego, tak? To jeśli już mam coś powiedzieć od siebie, zwykle nie, bo zwykle to najwyżej otwieram słowo, ale jak już miałbym coś powiedzieć od siebie, to na przykład mówię komuś, komu umarł ojciec, a została mama. Musisz teraz bardzo być blisko przy swojej matce. Znaczy gdzieś jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że jakieś dobro jest ciągle możliwe. Owszem, coś odeszło, coś zniknęło, coś, co było niesamowicie ważne, ktoś, kto był bardzo ważny, ale jest jakieś dobro, które ciągle jest możliwe i można czytać to zakończenie w taki sposób naiwny, że dostał dwa razy tyle, ile miał przedtem, czyli w sumie dobrze się stało, nic dramatu nie było, a można czytać inaczej, że mamy człowieka, który po takiej tragedii nie zwątpił na przykład w sens życia rodzinnego. Znaczy, to już teraz nic nie ma sensu. Znaczy on mógł wyzdrowieć i dalej siedzieć w tym popiele i dalej się drapać, nawet jakby nie miał ani pół wrzodu na sobie, tak? To znaczy jest też coś takiego, że cierpienie może mnie zamknąć absolutnie w sobie. Albo pozwalam się, myślę Panu Bogu, nie wiem na ile to jest możliwe dla samego człowieka, jednak wyprowadzić za ten mur i angażować się w dobro, które jest możliwe. Pan wywołał zagładę, no to jest takie pytanie, czy jest sens dzisiaj starać się w świecie robić coś dobrego, czy mamy już tylko siedzieć i rozmawiać o tym, do jakiego stopnia ludzkość się sponiewierała
II wojną światową i zagładą? I czy my dzisiaj, starając się o dobro, możemy być jakoś szczęśliwi, czy już nie będziemy nigdy? To jest wtedy triumf zła pełny nad nami, jak my przestajemy wierzyć w sens tego, że jeszcze tu padło słowo walka, nie? Że jest o co zawalczyć, jest dobro, które jest do osiągnięcia. Jak tego we mnie nie ma, jak umarła we mnie nadzieja, to zło wtedy zatriumfowało do końca, nie? Myślę. Do środku i mam to mówić. Tylko właśnie, że tak jak mówiłem wcześniej, że ten cadyk pełny, on jakby nie modli się, ponieważ nie chce zmieniać tego świata i to jest pretensja właśnie, że czemu nie chcesz zmieniać, bo jest i tak dalej. Czemu nie chcesz się zaangażować w zmianę świata? I koniec końców widzimy, jak Jof na koniec się modli. Modli się swoich przyjaciół. I tam jest napisane, że Bóg uśmierza swoją złość, łagodzi swoją złość wobec Hioba, dlatego że się modlił. Wadonai szaf et szfut Iow, beit palelo beat rehu. Czyli ponieważ Hiob się modlił za swojego kolegę, nie za siebie, bo on był cadykiem, on za siebie nie modlił, za swojego kolegę, czyli dopełnił dopiero tego czegoś. Czyli miał nadzieję, modlitwa, miał nadzieję, że coś można się zrobić. Bo jest pytanie nasze, czemu on przez cały czas się nie modlił? Czemu cały czas nie zwrócił się do Boga z modlitwą? Przecież spotyka coś złego, a on usprawiedliwia. To, co mówimy za każdym razem, jak chowamy zmarłego, Hashem Natan, Hashem Lakach, Jehi Shem Adonai Mevorach, czyli Bóg dał, Bóg zabrał, niech będzie Jego błogosławione imię. To nie jest modlitwa, to jest Tziduk Hadin, to jest usprawiedliwienie ciężkich wyroków Boga. Ale gdzie modlitwa, gdzie nadzieja, że można coś zmienić, że można cofnąć, że można poprosić w ogóle jakąśkolwiek. Więc tu mówimy, Jof się dopełnił tym, że zaczął się modlić. I to jest tylko ostatecznie, nawiązując do tych słów końcowych o modlitwie. Ale ja mam ciągle ten problem, że mówię jako ostatni, muszę coś jeszcze nowego powiedzieć, tak? Po tych wszystkich dobrych, mądrych, pełnych myślach. Czy możliwe jest drugie życie po takim cierpieniu, jak to, którego doświadczał Hiob? To jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie, subiektywnie odnoszące się do jednostki ludzkiej. Jeżeli byśmy tą księgę Hioba potraktowali jako wzorzec dialogu Boga z jego stworzeniem, no to chyba odpowiedź brzmi tak, bo stworzenie jako całość potrafiło dźwigać się po różnych doświadczeniach. Jeżeli odnosimy to do jednostki, do człowieka konkretnego, do mnie, no to odpowiedź już nie jest taka jasna. Niektórzy z nas po dramatach potrafią znaleźć w sobie nie szczęście, w sensie zapomnieć szczęśliwie o tym, co było i teraz budować klocki Lego od nowa. To tak nie działa przecież. Nie można wyrzucić z siebie dramatu, jakim jest w przypadku Hioba strata dzieci. Ten majątek, no, owce, żal mi tych zwierząt, bo ich tam były tysiące, ale już pozwalam sobie wyrzucić to wszystko do szufladki z napisem przedmioty, majątek, tak? Natomiast, nie wiem, ja jestem ojcem dwójki dzieci, teraz to nawet dziadkiem już jestem szczęśliwie i nie wyobrażam sobie, żebym zapomniał o moich dzieciach, o moim wnuku, o mojej żonie, tak jak nie zapomniałem o mojej mamie, która parę lat temu zmarła, nie zapomniałem o moim ojcu, który zmarł. Nie, w tym sensie nie zapomniałem, że ciągle czuję ból, ale żyję dalej i Bóg daje mi łaskę doświadczania miłości, gdzie indziej, czasem w inny, czasem w analogiczny sposób. Myślę, że również jakimś rodzajem odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest to drugie życie, jest to, jakim było to pierwsze życie.
ile w nim potrafiliśmy znaleźć w sobie miłości, pokoju, dobra i zaufania. Ja wyrywałem się do odpowiedzi, bo myśląc o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, szukałem różnych sposobów na odpowiedzenie w jakiś mądry sposób Mirkowi na jego mądre pytania i wykopałem fragment listu, który napisał przedwojenny pastor mojego zboru ewangelicko-reformowanego w Łodzi, Ludwik Saunar, do swojej żony. Napisał go przed aresztowaniem, w wyniku którego trafił do obozu koncentracyjnego, w którym umarł. Napisał go krótko po śmierci jego córki, która zginęła w 5 dniu powstania jako sanitariuszka w Warszawie. No więc napisał go w sytuacji hiobowej, mocno powiedziałbym. Pozwolę sobie przeczytać, to jest kilka zdań. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze zechcecie dać mi ten czas. Przepraszam za te optyczne zmiany, ale jestem ślepawy. Przeżywamy jako naród i jako jednostki bardzo ciężki czas doświadczenia i krzyża. Kładzie się on ciężarem wielkim na nasze życie, przygina nas do ziemi i niejednokrotnie budzi w naszej słabej naturze duchowe powątpiewania w sprawiedliwość Bożą. Ja dla siebie nie zapomniałem słów psalmu, że życie ludzkie tu na ziemi to tylko chwilka, oraz słów apostoła Pawła, że nie mamy tu na ziemi mieszkania trwałego, ale szukamy wiecznego w niebie. Dlatego też nigdy mnie nie przeraża myśl o śmierci i zawsze byłem na nią przygotowany. To tyle, jeśli chodzi o umieranie. Natomiast jak mówię, no, odpowiedzią na życie, może jak już zacząłem mówić o jakichś tam własnych przeżyciach czy własnych rodzinnych, to powiem, że mój ojczym, któremu zawdzięczam moje wychowanie, w ogóle wszystko mu zawdzięczam, bo był kochanym człowiekiem i dał mi swoją miłość. Był w 4 czy 5 obozach koncentracyjnych i potem jeszcze w kilku obozach, więzieniach, na jedno wychodzi, stalinowskich. I kiedyś go zapytałem, jak on sobie z tym wszystkim poradził, jak on może żyć z tym wszystkim, co przeżył w głowie. Nie pamiętam, co dokładnie mi odpowiedział, tak co do słowa, ale to co powiedział, sprowadzało się do tego, że on zawsze ufał w to, że w ludziach jest nie tylko zło, ale również dobro. Zawsze ufał w to, że doświadczenia, które go od nich spotykają, on nigdy nie odnosił tego, nie był bardzo wierzącym człowiekiem, czy w każdym razie inaczej. Mówił, że nie bardzo wierzy w Boga, ale do kościoła do mnie przychodził, o może tak. Więc mówił, że nigdy nie uwierzył, że to, co go spotyka, jest jakimś wyrokiem Bożym. Tylko, że to robią ludzie, którzy zbłądzili. No i jeszcze, już tak, żeby zupełnie ostatnie zdanie. Kiedy byłem dzieciakiem, organizowałem jakiś obóz młodzieżowy, polsko-niemiecki, z miliarda powodów trywialnych i nietrywialnych, ta polsko-niemieckość. No i dwóch młodych Niemców nie miało gdzie nocować, więc pomyślałem, że zabiorę ich do domu. Ale na wszelki wypadek, to mi się rzadko zdarzało i zdarza, ale postanowiłem wybiec przed tą sytuacją, uprzedzić ją i zapytać tatę, czy nie miałby niczego przeciwko temu, żeby tych dwóch Niemców u nas w domu mieszkało. No i znowu nie pamiętam dokładnie, ale powiedział, że absolutnie nie widzi, dlaczego oni mieliby być jakkolwiek winni jego doświadczeniom wojennym. Więc myślę, konkludując, myślę, że drugie życie jest możliwe. Bóg daje nam tę łaskę, daje nam ukojenie, daje nam pokój, daje nam siebie jako tą poduszkę, w którą możemy wsączyć cały nasz ból, bo Bóg jest miłością i w tej miłości wszystko jest możliwe, również drugie życie. Ale nie wyparcie z mózgu tego pierwszego i bólu, który nas w nim spotkał, bo to jest bezcelowe, to jest obcięcie sobie ręki emocjonalnej, uczuciowej. O, dziękuję. To jest niesamowite dla mnie, co powiedzieliście w całości tego spotkania i na koniec. Także bardzo dziękuję, ale nie mogłoby być tak, że nie pozwolimy publiczności nie zadać pytań, tak? Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania do szanownych gości, to w ogóle proszę nie pękać, tak? Nie wiem, jak to zrobimy. Jasiu, masz na mikrofon jakiś? Jak ktoś ma pytania, tak, to po pierwsze. Ja będę adwokatem tego pana w drugim rzędzie, który podnosił być na rękę, ale chyba z wątkiem, że go dostrzeże.
Dobrze, że dostrzegłem, bo siedziałem trochę w okiem. Dziękuję bardzo. Chciałem przeprosić, że to nie będzie pytanie, tylko raczej rodzaj pewnego podzielenia się swoimi wrażeniami z tego wspaniałego wieczoru. Dla mnie księga chyba jest niezwykle cenna z tego względu, że stanowi ona taką wspaniałą apoteozę człowieka i dobrze się kończy. Wbrew temu, co sugeruje Jung, czy wbrew temu, co sugeruje Anna Kamińska, czy niektórzy filozofowie również. Taką dobrą historią jest też historia o Samarytaninie od świętego Łukasza, którą możemy tam znaleźć. To są historie, które pokazują, że człowiek żyje w dwóch światach. Przynajmniej ja tak to widzę. W świecie przyrody i kultury oraz w świecie, w którym jest możliwość dialogu. I to, że żyje w tych dwóch światach i to, że jest świadom tego, że nie może zrezygnować z tych dwóch planów, jest bardzo ciekawe i to właśnie człowieka wyróżnia. To jest powodem na pewno cierpienia. Cierpienia, które nie uszlachetnia, ale cierpienia, które znaczy uszlachetnia to, co człowiek robi z tym swoim cierpieniem. A w szczególności to, że wie, że cierpienie jest złem. I wydaje mi się, w moim odczuciu, Księga Hioba jest takim dokumentem tego, że cierpienie i zło to zupełnie różne rzeczy jednak. Że człowiek jest istotą dramatyczną i dlatego istotą wyróżnioną. Nie dlatego, że cierpi, tak jak zwierzęta, tak jak rośliny, ale dlatego, że również spotyka się ze złem i ma ze względu na swoją wolność ten przywilej przeciwstawienia się złu, zdystansowania się od zła i nie gorszenia się złem. No tym bardziej ma przywilej nie gorszenia się cierpieniem. Wydaje mi się, że Hiob jest bardzo takim wspaniałym, wyrazistym bohaterem, który pokazuje, że można nie zgorszyć się złem. Dziękuję bardzo. Serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przybycie. Przede wszystkim szanownym gościom za naprawdę niesamowitą dyskusję. Myślę, że trzeba znaleźć jakąś formułę, żeby to kontynuować. I tyle. Dziękuję bardzo.